niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Miałem mówić co innego, ale przy takich spotkaniach i w tej formie modlitwy bardzo się liczy to, co w danym momencie Duch Święty mówi do człowieka. Więc po prostu chcę się z wami podzielić tym, co we mnie bardzo pracuje. Z tego Słowa Bożego, które wysłuchaliśmy. Najpierw słuchaliśmy Ewangelii Mateuszowej, której Jezus mówi, że post nie jest czymś łatwym, że trzeba bardzo uważać na to, żeby post nie był jakąś czynnością teatralną. Nie bądźcie jak obłudnicy, to znaczy najpierw w pierwszym znaczeniu tego słowa nie bądźcie aktorami. Człowiek może podchodzić do postu jako do roli, znaczy do rola jest czymś ostatecznie zewnętrznym, rola jest czymś chwilowym, a potem człowiek chce wrócić do siebie, do tego, kim jest na co dzień. Co takiego jest w poście, co jest tak trudnego, że my jesteśmy skłonni go traktować jako rolę dobrą do zagrania przez kilka minut, no na przykład przez jeden dzień. Taka środa popielcowa, można rzeczywiście popościć, ale jutro już się rzucimy na nasze jedzenie. Co jest takiego trudnego w poście? Otóż post jest trudny, bo post czyni nas słabymi. Post nam pokazuje naszą słabość. Post nam zaleca postawę słabości. Zaleca. Uderzające, jak czytamy Stary Testament, uderzające jest to, że wojsko, które szło na wojnę, miało pościć. Oczywiście ci, którzy próbują wszystko wytłumaczyć naturalnie, to mówią, to całkiem sensowne, bo jak na wojnie dostaniesz w brzuch, a jesteś najedzony, to umrzesz z zakażenia. Tak. Ciekawe, czy Pan Bóg o tym myślał, kiedy zalecał post żołnierzom izraelskim. Nie. Pan Bóg mówił, jeśli idziesz na wojnę, musisz być odpowiednio słaby, żeby ją wygrać. Przypomnijcie sobie scenę z Gedeonem, który nie mógł wygrać wojny, dokąd miał przy sobie tysiące żołnierzy. Ale mógł ją wygrać, kiedy zostało przy nim kilkudziesięciu. Kiedy był wystarczająco słaby, mógł wygrać wojnę. Dokąd był potężny po ludzku, nie miał szans. Nie miał szans. Post czyni nas słabymi i w takiej kondycji słabości stawia nas przed Bogiem. Ale my nie lubimy takiej sytuacji, kiedy jesteśmy słabi. Kto lubi być słaby?
I a już zalecenie słabości to jest coś, co jest niesłychanie denerwującego. I nie lubimy myśleć o sobie jako o słabych i już na pewno też nie lubimy myśleć o naszym Bogu jako o kimś, kto jest słaby. I tu nas dochodzi to ostatnie czytanie z Księgi Wyjścia. Izrael na pustyni nie odrzucił Boga. Izraelu, to jest twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Problemem nie jest to, że odrzucają Boga. Problemem jest to, w jaki sposób go sobie przedstawiają. Bóg to jest byk ze złota. Taki powinien być Bóg. Bóg musi być brutalnie silny i Bóg musi być bogaty. Bo my tacy chcemy być. My chcemy tacy być. My chcemy być mocni jak byk i my chcemy mieć pieniędzy potąd, złota potąd, bo wtedy dopiero czujemy się odpowiednio mocni. Mocni. Kiedy mamy siłę i kiedy mamy złoto. Wtedy jesteśmy mocni. Jak tylko Mojżesz na moment odszedł od tego ludu, natychmiast go, natychmiast takim sobie przedstawili Boga. Popatrzcie się na tego Jezusa, który w prezbiterium jest umieszczony na krzyżu, który jest bezsilny i który jest odarty z ostatniej sukni. Jest zaprzeczeniem siły i jest zaprzeczeniem bogactwa. Jezus Chrystus na krzyżu jest absolutną odwrotnością złotego cielca. Absolutną odwrotnością. Może się ktoś zapytać, co to ma wspólnego, co to słowo takie dynamiczne, mocne słowo, co ono ma wspólnego z tą wielką intencją, która nas tu zbiera, kiedy się chcemy modlić o pokój na Ukrainie, kiedy pościmy w intencji pokoju na Ukrainie, kiedy zbieramy jałmużnę, żeby wspomóc Ukrainę, co to słowo ma wspólnego z tą sytuacją? Powiedziałem to w niedzielę, możeście słyszeli, że losy tej wojny są w rękach Pana Boga i Bóg tę wojnę wygra. Po swojemu. Po swojemu. Używając siły i używając złota, możecie rzeczywiście wygrać wojnę. Ale zapytajcie się, czy możecie w ten sposób wprowadzić pokój. Czy rzeczywiście możecie zaprowadzić pokój między ludźmi? Pokój między ludźmi. Czy potraficie zaprowadzić przy pomocy brutalnej siły i siły pieniądza? Skończyć wojnę można przy pomocy siły.
i przy pomocy nacisku finansowego można skończyć wojnę. Można podpisać jakiś rozejm, można zapisać minimum, nie wiem, warunków brzegowych, żeby się przestali bić. Z pozycji siły można skończyć wojnę, wymóc na kimś zaprzestanie działań wojennych. Czy to będzie wprowadzenie pokoju? Ostatnio gdzieś przez moment oglądałem któryś z takich filmów historycznych, w którym padł komentarz jednego z ważniejszych dyplomatów oglądających zakończenie I wojny światowej. Widział uradowanych sygnatariuszy traktatu wersalskiego, jak opuszczali Wersal zadowoleni z siebie, że podpisali porozumienie, które ustanawiało nowe granice w Europie. Nie? I ten dyplomata mówił, poczekamy 20 lat. I miał rację. Bo ci, którzy się okazali słabsi w momencie podpisywania tego traktatu, poczekali 20 lat, żeby urosnąć w siłę. I wojna zaczęła się na nowo. I okrutniejsza, i gorsza. I straszniejsza. Mówię, możesz zakończyć wojnę przy pomocy siły, ale nie wprowadzisz pokoju. Pokój to nie jest tylko brak wojny. Pokój to jest harmonia między ludźmi. Pokój to jest komunia między ludźmi. To jest doświadczenie wspólnoty między ludźmi. To jest wyczucie tego, że drugi jest kimś ważnym dla mnie, że bez niego nie mogę funkcjonować, nie mogę bez niego żyć, że potrzebujemy siebie wzajemnie. Wtedy jest pokój. Tylko że takiej relacji nigdy nie osiągniesz z pozycji siły. Ani jej nie kupisz, ani do niej nie zmusisz. Mam nadzieję, że bracia ewangelicy mi wybaczą, że zacytuję skargę w ich kościele, ale skarga kiedyś powiedział tak i nie myślał o sporach między katolikami a ewangelikami, tylko myślał o sporach między katolicką szlachtą w Polsce. Mówił, jest coś ważnego w takim zwrocie, skłońcie się do zgody. To jest tylko po polsku, tego się nie da przetłumaczyć. Skłońcie się do zgody. Nie ma zgody, dokąd się ludzie nie skłonią. Jak stoisz hardy, jakbyś był przywiązany do kija na kręgosłupie, nie będzie zgody. Nie będzie pokoju. Nie będzie jedności. Dokąd się nie skłonisz. Ale skłaniasz się przed kimś, o kim myślisz, że jest od ciebie ważniejszy. Post jest rzeczywiście czymś absolutnie przeciwnym kultowi złotego cielca. Myślę, że nam jest zadana najpierw dzisiaj faktycznie taka modlitwa i post i jałmużna na intencję tego, co się dzieje na Ukrainie. I to jest jasne także dlatego, że wobec tego, co się tam dzieje, my wszyscy jesteśmy słabi. Nie? Mamy poczucie, że stoimy wobec wyzwania, które nas totalnie przerasta. Jeszcze nie znamy, jeszcze nie mamy w oczach pełnego obrazu tego, jak wygląda ta wojna. Nie? Ksiądz Michał mówił o tym, że nasza parafia tu luterańska już przyjęła kilkanaście osób. Ja myślę o tym, że przyjęliśmy w Porszewicach 25 dzieci z domów dziecka.
Ja nie wiem, co można powiedzieć o wojnie, w której uciekinierami są dzieci z domów dziecka. Po prostu nie wiem, co można na to powiedzieć, nie? Na takich dzieci do samej Polski ma przyjechać 7,5 tysiąca. Na razie takie liczby podaję. 7,5 tysiąca dzieci z domów dziecka. Macie na to jakiś sposób? Oprócz tego oczywiście, żeby się postarać dać dom. Nie wiem, wszystko, co jest potrzebne. Dom to jest właściwe słowo. No ale jak się odnieść do takiej wojny? I czym ją leczyć? Macie, ktoś się czuje dość silny, ktoś ma dość pomysłów. Nie, jesteśmy słabiutcy. Dlatego jest potrzebny ten post, żeby sobie to uświadomić. I żeby sobie uświadomić, że pokoju się nie zaprowadzi tylko w ten sposób, że się kogoś dozbroi albo że się narzuci finansowe warunki. Nie, tak można zakończyć działania zbrojne, ale pokoju się tak nie wprowadza. Myślę, to co dotyczy Ukrainy, dotyczy też, na tym skończę, ale myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć. To dotyczy też relacji między nami rozmaitych w naszym życiu codziennym. Może byłoby dobrze, żebyśmy nie musieli przeżywać wojny, by to odkryć. Żeby dochodziło do pojednania, do rzeczywistego pokoju i do jedności, do zgody między nami w różnych naszych sporach, kłótniach, różnicach. Nie? Żeby dochodziło do rzeczywiście do pokoju, to trzeba się skłonić. Nigdy nie jest owocem takiej próby, kiedy się chce jedność narzucić z pozycji siły, czy z pozycji siły kasy, jaką się ma, czy przemocy, jaką się dysponuje. Tyle mi Duch Święty kazał wam powiedzieć dzisiaj. Tak naprawdę najpierw mówiłem do siebie, ale do was przy okazji.